we share no stories, just something in our eyes. Don't be afraid, the shadows know me. Let's leave the world. Witajcie w ten piękny zimowy wtorek. Mamy dzisiaj 29 stycznia i wozimy obornik. Obornik od byczków. Mamy przyczepę skromnie załadowaną i jedziemy wysypać go na pryzmę. Jak ktoś ogląda mój kanał, to wie, że to jest mój pierwszy vlog, więc nie wiem za bardzo, o czym mam dzisiaj rozmawiać, ale wiele osób prosiło mnie o tego vloga, więc nagrywamy. Co tutaj mogę powiedzieć? Szczepa Autosander 47. Na moich filmach kiedyś to jeszcze nagrywałem, nie występowała. Kurczę, ktoś napisał do mnie. Szczepa nie występowała na filmach, ponieważ została zakupiona w 2014 roku. I daliśmy za nią 5000. I przyczepa, jak na razie, sprawuje się bardzo dobrze. Kurczę, ale dziury. Ogólnie to tak, gnój wywalamy od byczków. Na tą chwilę mamy 55 sztuk. Same byczki, żadnych jałówek. Obornik ładujemy cyklopem, ponieważ mamy oborę głęboką i niestety turem nie da rady z niej wywalać. No i musimy się tak męczyć na razie. W planach jest jakaś ładowarka, ale wiadomo, na razie są to tylko plany. Zwolnimy troszkę, żeby nie pogubić tego obornika. Powiem wam, że u nas no niby jest taka wieś, że no sami rolnicy mieszkają, ale jeśli gdzieś spadnie jakaś kubka, chociaż nawet mała, obornika, to naprawdę niektórzy potrafią dzwonić, żebym to przyjechał i posprzątał. No, kurczę, rozumiem, jakby to nawet byli ludzie z miasta, że im to przeszkadza, no ale niestety, takie są realia u nas. Nic na to nie poradzimy. Mieliśmy trochę lepszej drogi i znowu mamy dziury na tej naszej wiatrostradzie. Jak 5 lat temu stawiali te wiatraczki, drogi nam porobili ładne, można było jeździć, ale od tamtej pory nikt przy tych drogach nic nie robił i się trochę rozjeździły. Tutaj rośnie pszenżyto, jest to moja działka. Można powiedzieć, że jest to największa działka, prawie 4 hektary. Dla niektórych to nie robi wrażenia taki areał, ale niestety w naszych rejonach 4 hektary, 3 hektary jak jest kawałek, to jest naprawdę duże pole. Większość kawałków mamy hektar, półtora do dwóch i to jeszcze dzielone drogą przeważnie. A też są takie kawałki 30 arów, pół hektara. No i niestety musimy się męczyć na takich kawałkach. Wiele osób pyta mnie również, jak sprawują się zetory. Dzisiaj jedziemy 110, tym większym zetorem. To może trochę o nim opowiem. Został kupiony w 2014 roku w grudniu, czyli praktycznie 4 lata niedawno minęły, jak go mamy.
jak do tej pory ciągnik sprawuje się świetnie. Ma nabite prawie 2000 motogodzin. Znaczy motogodzin, godzin. Nowe ciągniki mają godziny. Czy były jakieś awarie? Awariami tego nazwać nie można. Usterki jedynie. I jak była gwarancja w pierwszym roku bodajże, pękły wężyki hamulcowe. Znaczy pękły, przetarł się jeden wężyk, był źle zamontowany, poluzowała się śruba od baku i bak zaczął się trząść paliwowy. Serwis też to bardzo szybko usunął. Popsuła się lampka w kabinie, to już naprawdę mało znacząca rzecz. I z napraw gwarancyjnych byłoby to tyle w zasadzie. Jeszcze jak gwarancja się skończyła w czerwcu 2016 roku, to bodajże po 4 miesiącach zaczęła przeciekać chłodnica oleju, która chłodzi olej w skrzyni. O, kamyszek przywieźli, pewnie będą drogę naprawiać. Zobaczymy. Wracając do Zetora, zaczęła przeciekać chłodnica olejowa. Mimo upływu gwarancji, serwis podszedł do tego bardzo profesjonalnie. Po jednym telefonie, czekałem chyba tydzień czasu wtedy. No, ciągnik mógł pracować, bo to był lekki wyciek. Ale przyjechali, wymienili chłodnicę całkowicie za darmo. I mimo upływu gwarancji, szef serwisu stwierdził, że ciągnik ma być i tak sprawny. A nieważne, że nie ma gwarancji, ale ta chłodnica nie powinna przeciekać. I z takim podejściem z serwisu, no to aż chce się do nich wracać. A do nich, to znaczy Zetor był brany z Kaliszu, w głównej siedzibie w Polsce. I naprawdę polecam, jeśli ktoś chce kupić Zetora, polecam naprawdę wziąć go w Kaliszu. Drugi Zetor, którego zakupiłem, też został kupiony w Kaliszu. I też były jakieś tam usterki. Właśnie miesiąc temu skończyła mi się w nim gwarancja. Też były drobne usterki. Ale ogólnie też serwis wszystko na bieżąco naprawiał. I to były naprawdę drobne rzeczy. Tam ciągnik nigdy nie stanął tak jakby, że trzeba było holować go do domu. Ale o tamtym Zetorze to może porozmawiamy, jak będziemy nim jeździć. I co, no ten Zetor naprawdę u mnie jest... O kurczę, jakoś się chyba wyminiemy. Z tego Zetora jestem naprawdę zadowolony. Gdybym miał wybrać go jeszcze raz, to by na pewno wybór padł tak samo na niego. Jedyne co żałuję, że nie wziąłem EHR-a. Mam mechaniczny podnośnik. No przy Ordze jest to uciążliwe, bardzo brakuje tego, tej precyzji, która jest w elektrohydraulicznym podnośniku. Ale no cóż, już tak jest i tak musi zostać. Może kiedyś, jak gospodarstwo jeszcze się rozrośnie, no to kupimy większy ciągnik. Jak na razie ten jest wystarczający. Jeśli naprawdę ktoś planuje zakup Zetora Proximy, to szczerze mogę polecić wersję Power. Rewers elektrohydrauliczny i te półbiegi robią naprawdę robotę. Teraz sobie nie wyobrażam pracy bez tego. O, wiele osób też mnie pyta, bo nie mogą się połapać, który Zetor jest który, bo wcześniej była 110, nie miała tura, teraz jest jeden z turem. Drugi jest bez tura, ma czerwone felgi. I niektórzy naprawdę się w tym gubią. Więc wyjaśniam. To jest ten Zetor, którego mieliśmy od samego początku. Czyli w 2014 roku go kupiliśmy. A w 2017 roku, w lipcu, został dołożony do niego ładowacz czołowy. I to też było niemałe zamieszanie, bo chyba 22 czerwca, już nie pamiętam dokładnie, przyjechał mały Zetor, to był chyba piątek, a za parę dni duży Zetor zniknął z podwórka, chyba tydzień go tam trzymali, jak montowali tura, i cały czas mieliśmy
wiadomo, był zetor i jest cały czas zetor. Nikt nawet nie zauważył, że to jest zupełnie inny ciągnik. I dopiero, gdy ten przyjechał z Kalisza już z zamontowanym turem, to każdemu się wydawał, że to jest ten świeżo kupiony. I niektórzy w zasadzie do tej pory tak sądzą. Tur został założony firmy Alo szwedzkiej. No ogólnie Zetor firmuje go swoim logiem. Widzę, że bardzo dużo osób zakłada te tury. I sam się zdecydowałem i jestem bardzo zadowolony z tego ładowacza. No był drogi, można powiedzieć, że w porównaniu do polskich ładowaczy, tak, ładowacza Ursusa, dawniej Warfama, to była różnica 10 tysięcy, ale wykonanie jest naprawdę solidne z tego, co widzę. No w sumie, ja też mogę o nim powiedzieć, półtora roku dopiero ładowacz mamy. Ale na razie mi się podoba. Wiem, że może trochę głupoty plotę, ale pierwszy raz nagrywam vloga i rozumiecie, lekki stres jakiś zawsze jest. Ale może przy kolejnych, jeśli się spodobają, to będziemy nagrywać. No, zbliżamy się już do pola, widać pryzmę. To znaczy ja widzę, nie wiem jak wy. Jak mówiłem, pole 2,5 hektara tutaj mamy, oczywiście dzielone drogą. Po lewej stronie jest gdzieś hektar 80, hektar 90, a po prawej 70 arów gdzieś. Jesteśmy na polu, włączymy przedni napęd i będziemy wysypywać. Jest to dzisiaj drugi kurs, ale myślę, że ze trzy kursy jeszcze będą. Może na tam koniec nagram, jak będę ubijał ten obornik, bo zawsze po każdym wożeniu ubijam go, żeby wartości nie uciekały. O, kilka walotów sianokiszonki nieudanej. Była rozścielona pod pryzmę, więc widzicie, wszystko według przepisów unijnych. Może niektórzy powiedzą, że przyczepa jest lekko przeładowana. O kurde. Małe problemy. Ale Zetor sobie nie poradzi. No może jest trochę dużo naładowane, no ale gdybym miał kłaść w pojedynczych burtach, to by mi dnia brakło na wyrzucanie. Ale spokojnie, przyczepa ma wzmocnioną ramę, od razu po kupnie. Wzięliśmy sprawę profesjonalnie. Wzmocniliśmy ramę, bo mamy też jedną D47 i tam kiedyś były problemy, że wyginała się rama. O, tego pewnie nie otworzymy. Więc tutaj jest wszystko powzmacniane. Tu po prostu nic nie ma prawa się stać. Od 5 lat już tak wozimy obornik i przyczepa nie narzeka. Jedyne co muszę w niej zrobić, to wymienić przednie resory, bo już mają dosyć. Tu jest problem przy wywalaniu, bo bolec od wywrotu lubi się zaprzeć około. Trzeba na to uważać po prostu, żeby nie wyleciał. Trzyma się, trzyma się.
tylna burta też nam się otworzyła ładnie. No i jedziemy. No i drugi kurs ładnie wysypany. Idziemy pozapinać burty. O kurczę, mamy awarię. Co to teraz będzie? Chyba musimy to wyjąć, żeby nie zgubić. A bez młota to nie robota. Albo może to zamkniemy i może nic się nie stanie. Miejmy nadzieję. Może dzisiaj wytrzyma. No nic. Obornik wysypany, wracamy do domu ładować następny. Następny kurs. No to co, no chyba to na dzisiaj będzie wszystko. Oglądajcie, subujcie. Zadawajcie pytania, chętnie odpowiem w następnym vlogu. Będę miał przynajmniej o czym rozmawiać. Może vlog będzie dłuższy. Chociaż zobaczymy, jak ten wam się spodoba. To ja jadę ładować kolejny kurs. A wy się trzymajcie, cześć!